wieczór, chłopcy i dziewczęta. Druga latareczka od Trunight. Większa. Zwróćcie uwagę, popatrzcie. To była pierwsza. Pudełeczko jest prawie dwa razy większe. Otwieramy. TNT XPL. Oczywiście instrukcja w 6 językach polskiego nie ma, naturalnie. Na przyszłość proszę Trunight, żeby dostosował na polski rynek w języku polskim również instrukcję. To jest, jak się domyślam, nakładka na latareczkę. Tutaj co my mamy? Chyba zapasowy przytykacz tylny. Śrubeczki do zamontowania chyba tego. Pyk, pyk, dwie śrubeczki. I kluczyk. Kluczyk. Elegancki kluczyk. Malutki, wszystko jest. No i ring gumowy do, no to jest antydepresowa, ring jest w torebeczce, czyli uszczelka, bo wszystkie latarki Trunight są wodoszczelne. I oczywiście otrzymałem pudełeczko na Survival Kit, które jest nawet większe optycznie od pudełka tytoniu. Oczywiście moja wnuczka zakleiła to. Mamy bardzo sympatycznego chłopczyka z koniczkiem, żeby nie reklamować wyrobów tytoniowych. Czyli moja ściągawka. Czyli puszeczka jest większa, ale troszeczkę bardziej płaska, bardziej elegancka. Ok. Teraz tak. To jest zasilana taką baterią, czyli 1 razy 2A. Taką bakteryjką. O. Jasna cholera. Jest dwa razy silniejsza od poprzedniej. Bo ma 208 lumenów. Oczywiście tryb główny. Czyli chyba ten ma 208 lumenów. Low to jest 13 lumenów. No, chyba coś mi się tu pochrzaniło. To jest chyba najmocniejszy. To jest. Aha. Bo ona ma pamięć wbudowaną. Trzeba. Jeszcze się tego nie nauczyłem. Dobra. Wielkość zwiększa od wielkości tego palca, prawda? Większa od tejże zawodniczki o wiele. Oczywiście jest cięższa. Bez baterii waży. No, światełeczko się. Bez baterii waży 40 gramów z haczykiem, czyli jest leciutka. Oczywiście ta jest wykonana ze stali, nie rdzewki. Natomiast jest też T10T wykonywana z tytanu. No nie wiem, czy to jest tytan.
tytan nie, się tak absolutnie nie błyszczy. Dobra. Klipsik odpinany. Ta historyjka, tu się troszeczkę rozbawiłem, bo to ma świecić w przyrodzie. Ciekawe, gdzie ustawimy na płaskim, no, stoi. Czy musimy mieć ze sobą płaski teren, żeby ustawić, żeby świeciła, słabiutko świeci. Mocniej świeci. Dlaczego ta cholera się kiwa? No i najmocniej świeci. Oślepiające wręcz światełko. Kochani moi. Tylko, gdzie ustawić? Tu mnie rozbawiło, bo gdzie ustawić w przyrodzie, przy ognisku, na ziemi? O, no sukces. Ale jest alternatywa. Tutaj są dwa otworki. No tak, jeden otworek, bo drugi jest zablokowany tym cholerstwem, tym klipsem. Przez który można przeciągnąć sobie sznureczek i zawiesić jako brelok przy pasie, powiedzmy. Ale mam taką, bo przy tamtej to próbowałem, przy tej maleńkiej, żeby przyczepić to cholerstwo do czapeczki, jak idziemy po lesie, załóżmy, że o, teraz nakładam czapeczkę i sobie świecę. Można zgasić światełko i teraz idę sobie, oświetlam teren, czyli mam taką czołówkę. Można takie coś, taką opcję zastosować. Wyjdziemy po skończeniu tych wszystkich obrządków, wyjdziemy na dwór i pokażemy, bo ponoć to maleństwo ma zasięg 57 metrów. Proszę Państwa, żarty się kończą. Nie będę pokazywał, że to maleństwo można przejechać samochodem, bo nie posiadamy samochodu. Nie będę Was zanudzał trzymaniem tego w lodówce, bo już na wielu filmikach anglojęzyczni koledzy to już robili. Ewentualnie w naszym obozowym rondelku świecimy, zanurzamy. Kamera pokaże. Jest szczelna. Bezszczelnie szczelna. Szkoda, że nie mamy w pobliżu rzeki, to bym ją wrzucił do rzeki, żeby pokazać, że... No i oczywiście świetna sprawa. Zobaczymy, czy coś dostało się do wnętrza. Najprawdopodobniej nic, no bo po prostu tu jest ten cholerny ring. Nie widać żadnej kropelki wody. Nic, nic, proszę Państwa. Tu jest ta uszczeleczka, tu. Ten ciemny pasek to jest właśnie uszczelka gumowa, która pozwala być latareczce całkowicie bezpieczną. No, kłopot z zakręcaniem, jak zwykle dziadki mają. Dobra. Tutaj zobaczcie takie cudo. Gasimy światełko i zapalamy latarka No Name. Całkiem przyzwoicie świeci. Oczywiście ona już ma za sobą kilka
bytności w górach, także tutaj ta bateria to jest tu, taka maleńka. Tam po prostu jest. Nie chcę tego odkręcać, bo kurczę. Ale, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, co tu ma. Gaz jest na wykończeniu, ale słuchajcie, True Night. Oczywiście tu macie light, a tu dobrze by było fire. To taka moja uwaga, opinia. Dwie konkurentki jednakowej wysokości, z tym, że jedna jest wyposażona w zapalniczkę. Zapalniczkę. Oczywiście służyła mi. Teraz już się ledwie kupy trzyma. Okej, okay, to właściwie już zrobiliśmy wszystko. I teraz dobrze by było pokazać, jak świeci to w gąszczu. Czyli robimy przerwkę. Więc pokażemy teraz zasięg. Zasięg tego maleństwa. Idźmy. To jest chyba środkowa. Czekać. Pamięć jeszcze tego nie rozgryzę. To jest pierwszy. Kamera to łapie. W ogóle to jest pierwsze świecenie takie tu złap na trawce. Pierwsze widać nie. Ten krążek. Nie. Bardzo kiepsko. To jest średnie. To jest największa opcja, coś siadła troszeczkę. No, dobrze widać naszą budkę w truskawki, śmietniki i brzozy. Nasza antena satelitarna i nasz domek, pyk, 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 super domek, czarny bzz i wyrosły, właśnie nam kwitną irysy. I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta.